Cześć, witajcie w kolejnym filmie informacyjno-przeglądowo-dyskusyjnym. Dzisiaj przedstawię wam wszystko, co zostało dodane w wersji, przedpremierowej wersji Minecrafta 12W03A, który jest przedpremierową wersją dla Minecrafta 1.2. Czyli wszystko to, co opiszę w tym dzisiejszym odcinku, znajdziecie także w tej wersji 1.2. Oczywiście możecie podyskutować o tym, co zostało dodane w komentarzach. Piszcie, co sądzicie na temat tych nowych dodatków, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Więc życzę miłego oglądania. Okej, zacznijmy od jednej z największych zmian i najbardziej widocznych, czyli dodanie nowego biomu, którym jest dżungla. Dżungla to nowy biom, w którym oczywiście znajdziemy ogromną ilość fauny, różne nowe drzewa, krzewy, nowe liście, takie małe jakby roślinki na ziemi. Oczywiście, co idzie za tym, że mamy nową dżunglę? Z pewnością jest ona ogromnym zbiorem drewna. Mamy tutaj nowe drzewa i w tych drzewach charakterystyczne jest to, że mają one pnie zbudowane z czterech bloków, jeżeli chodzi o obwód. Oczywiście te drzewa są także o wiele bardziej wysokie niż te zwykłe drzewa, więc tutaj możemy zdobywać bardzo dużą ilość drewna. To drewno dodatkowo inaczej wygląda, jest to nowy typ drewna, więc z pewnością dużo ludzi zastosuje je do domków, ponieważ no moim zdaniem wygląda całkiem fajnie, no i fakt, że jest nowe, także wpływa na jego wybór. Jeżeli już jesteśmy tutaj w dżungli, to możemy wspomnieć o tym, że zostały pewne zmiany wprowadzone, jeżeli chodzi o winorośla. Możemy się mianowicie teraz na nich wspinać. Warto tutaj wspomnieć o tym, że nie możemy wspinać się na winoroślach, które nie przylegają do bloków, lecz tylko do tych, które do jakiegoś bloku przylegają. Na przykład tutaj w tym przypadku te winorośla przylegają do pnia, a tutaj te na dole do niczego, więc możemy przez nie zwyczajnie przejść. Jeżeli już jesteśmy w tych dziedzinach drabinek, to można wspomnieć, że została dodana maska kolizji, czyli jak wcześniej nie można było się zabić na drabinkach, to teraz już można. Jak widzimy, możemy stać na drabinkach, no i przez to oczywiście się zabić. Jeżeli oczywiście spadniemy z dużej, wielkiej wysokości. No i to by były właśnie te zmiany, jeżeli chodzi o dżunglę i o rzeczy dżunglopodobne. Jeżeli chodzi o takie bardziej techniczne zmiany, to z pewnością taką zmianą jest to, że dispensery w tej chwili nie wypluwają już jajek, tak jak wcześniej, w ostatniej wersji, lecz teraz już wypluwają potworki. Więc możemy sobie teraz stworzyć, takie jakieś zabawne na przykład pułapki albo coś w tym stylu. Na przykład pułapkę, ktoś wchodzi na płytkę, a tu mu wyskakuje 100 creeperów. Ostatecznie przejdziemy do zmian związane z nowym pracownikiem, który zajmuje się sztuczną inteligencją mobów, z Minecrafta oczywiście. Zacznijmy od wilków. Wprowadził on m.in. system rozmnażania wilków, czyli możemy teraz rozmnażać wilki. Muszą one być oczywiście oswojone, oswajamy je kością, a następnie wystarczy, że użyjemy na nich na przykład takiego... Czemu on zjada dwa kurczaki? Użyjemy na nich po jednym kurczaku i automatycznie zaczną się rozmnażać. O, no i po jakimś czasie wyjdzie nam taki malutki piesek, a charakterystyczna główka w modzie Baby Animals, która pozostaje taka jak u rodziców. Następną zmianę wprowadził on dla zombie. Mamy teraz mianowicie utrudnienie, ponieważ zombie otrzymały mózg. Myślą one teraz. Czyli na przykład... trzeba jakiś przykład. Weźmy sobie... zróbmy coś takiego.
Dobra, zbudowałem sobie taką konstrukcję, żeby wam zademonstrować, na czym polega ta nowa inteligencja. Zwykły zombie, jeżeli macie wersję starszą, to możecie to oczywiście przetestować. Goniąc nas, wszedłby tutaj, jeżeli my byśmy zamknęli tutaj te drzwi, to on by tam po prostu został. On by nie poszedł naokoło, on by się nie wrócił i nie poszedłby naokoło, żeby nas zabić. W tej chwili jest to trochę inaczej. Potrzebujemy mianowicie noc. Dziękuję. I teraz możemy postawić naszego zombie. Sprawdźmy jeszcze, czy poziom trudności jest dobry. Dobra. Stawiamy naszego zombie. On nas zaczyna gonić. I patrzcie teraz, co się stanie. Zaczyna nas gonić. Chodzi. My zamykamy drzwi, a on skręca i dalej nas goni. To jest właśnie ta nowa sztuczna inteligencja. Czyli na przykład taki, to był przykład, omijanie przeszkód. Oczywiście on ma on jeszcze wiele innych tak jakby zakątków tej sztucznej inteligencji, no ale myślę, że dowiecie się o tym już jak będziecie sami z nim walczyć. Z pewnością jest on teraz mądrzejszy niż wcześniej i ma inteligencję większą od buta. Więc ja idę teraz po moje pieski. Myślę, że przedstawiłem wam wszystkie zmiany. One go teraz zjedzą. Wy oczywiście możecie komentować, co wam się podoba w tym odcinku, nie w tym odcinku, w tej wersji. Czy podobają wam się te zmiany? Czy chcielibyście zobaczyć coś innego? I takie różne rzeczy. Więc bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam do kolejnych. Życzę miłej gry i pozdrawiam.